gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I get caught out, and I'll be falling all the way down. Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcinku z GTA 5 oczywiście. I moi drodzy, dzisiaj mamy sporo misji, nie będę ukrywać, mamy misję zarówno Trevorem, jak i Franklinem, Michaelem, nie Franklinem. Także słuchajcie, od tego co sobie dzisiaj zaczniemy, to będą oczywiście misje poboczne Trevorem, także zaraz się na Trevora przerzucimy. Mamy tu misję, dla kogo? Nie widzę. Ale swoją drogą, słuchajcie, zrobiłem trochę wyścigów morskich, zrobiłem tutaj i tego nie zrobiłem i nawet powiem wam dlaczego, bo strzeliłem przez przypadek bronią i oni się rozjechali, już mi się do tego nie chciało wracać. Mam jeszcze Trevorem niestety troszeczkę tutaj rzeczy do zrobienia, bo to są wyścigi terenowe, ale dobra, przełączamy się w takim razie na Trevora i idziemy robić te misje poboczne. Jeżeli słuchajcie, zapomniałem włączyć, jeżeli starczy nam czasu, to zrobimy sobie jeszcze misję u Solomona. No szybko. What about the other guy? Getting beaten in a fight is still getting in a fight. No cóż, Trevor. Trevor. Dobra, słuchajcie, pierwszy jedziemy do J. To jest Josh. Kto to był Josh? Nie pamiętam. Ale na pewno się dowiemy, jak dojedziemy na miejsce. Muzykę standardowo wyłączamy, bo jest z nią problem. Dobra, słuchajcie, ja tak wstępnie wyliczyłem, że zostało nam jeszcze może z 15 odcinków GTA. Tak wstępnie oczywiście, to nie jest, że tyle będzie, bo może się okazać, że będzie krócej. Wszystko zależy od tego, jak nam wyjdzie, ale tak wstępnie liczyłem, że to będzie od 10 do 15 odcinków, także ja już wolę tutaj powiedzieć wam tą większą ilość, żeby nie mieć, wiecie, także 2 tygodnie, myślę, że jeszcze bez większego problemu GTA będzie się pojawiać. Dobrze jedziemy? Dobrze jedziemy. Także o to się nie martwcie, moi mili, o to się nie martwcie. Swoją drogą jedziemy takim gratem. Jestem ciekaw, co to będzie za misja poboczna. I też jestem ciekaw, czy się dalej nie pojawią jakieś misje, bo wiecie, może być tak, że jakaś ta misja poboczna nam się jeszcze dodatkowo odblokuje. Także robimy je do bólu. To jeżeli są, to je robimy. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o... właśnie o... te poboczne misje. Swoją drogą robiłem też... co to jest? A, Josh, no tak. Tony, gdzie jest wife? Officers, here he is. This man is insane. No, zajebiście. Hey. No, wait a minute. You asked me. He's ruined my life. He's a stalker. He's an epsilonist. Yeah, get him. Żartujecie sobie chyba. O! A dlaczego ja, że tak powiem, I don't have a gun. Dobra, gonią mnie dwie gwiazdki, także nie ma problemu, ukradliśmy im samochód, także raczej nas nie będą mieli jak gonić. O! A ci się pojawili z dupy, że tak powiem. Czekajcie, no najszybciej to chyba będzie ich zgubić na wzgórzach Winewood. Jak mi się wydaje. No więc już czuję, że to tak ma przerąbane. Trochę mi go żal. Sheesh. Dobra. No myślę, że tutaj się skitramy gdzieś przy dachu. Myślę, że nas nie zgarną tutaj, oby. Także się przyczajmy i poczekajmy, aż zgubimy policję. A jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, bo jeżeli ta misja będzie tak wyglądała, że na zasadzie zgub policję i koniec, to trochę, no chyba tak wygląda niestety. Ukończono. Zerwanie umowy. Uświniony szczur. Pościg. No trudno, nie wyszło nam to. Taka karma, dobra, no misja, bym powiedział, taka średnia, myślałem, że to będzie coś dłuższego. Ale w sumie później sobie przypomniałem, że jak zobaczyłem, że to Josh, to... policja, no to szczerze powiedziawszy, wniosek nasunął się sam, co się stanie. Dobra, jedziemy teraz do F. Kto to był F?
A ja mam Padziuko! Wyłącz Padziuko radio. Dobra. Świetnie, jak zwykle. Swoją drogą ciekawe, czego to jest podruba. Znaczy podruba. Jakiej marki to jest samochód? Chcieliście pierwszą osobę w każdym odcinku. Powiem wam, że się strasznie tym jeździ. Niestety, ja tym, wybaczcie naprawdę, ale ja tym nie będę jeździł, ponieważ samochodami jeździ się 5 razy gorzej. W pierwszej osobie, jeżeli używacie też ewentualnie tego. Bronią to jeszcze jakoś ujdzie, ale... Aha, świetnie, mam zablokowane koło, to nic nie zrobimy tym autem. Niepokoi mnie tylko, że jestem bez broni. Co się wydarzyło, że ja jestem bez broni? Powie mi ktoś? Co było ostatnie? Nie wiem, po prostu nie wiem, dlaczego nie mamy żadnej broni. A to może być trochę niepokojące, bo mamy jakąś misję poboczną i kurczę, żeby się nie okazało, że jednak broń mi jakaś będzie potrzebna, póki co mamy tylko shotguna i to nawet nie wiem skąd. Tak się wiecie co zastanawiam, co ja robiłem ostatnio Trevorem, że ja nie mam broni. Kurczę. Ale ostatnio chyba jakoś nie graliśmy Trevorem przecież. Nie wiem, napiszcie mi dlaczego nie mam broni, bo to jest dziwne. Nie wiem, co postacie mi się zresetowały, coś się wydarzyło. No nie wiem, zupełnie nie wiem. Nie, przez to nie przejadę. Dobra, tutaj na górę, tak? Aha, czyli jedziemy na wzgórze Winewood ogólnie, dobra. FFF, kto to był cholera F? O, znikło mi. Żartujecie sobie chyba. Było i znikło? Ach, gro, jak ja cię uwielbiam. Czekajcie, sprawdzę w telefonie, kto to jest F, bo powinniśmy mieć kontakt. Franklin? Nie. A czekajcie, to nie była ta babka, którą my kiedyś podwoziliśmy, pamiętacie? Bo to jest w sumie to miejsce, gdzie podwoziliśmy tą babkę i ten chyba jej narzeczony wyszedł. Ale tu się nic nie dzieje. Dobra, no to trudno, to w takim razie słuchajcie, przełączamy się na Michaela, kurczę, myślałem, że tutaj coś będzie, ale coś widzę, że dzisiaj chyba te poboczne misje nas nie chcą, ewidentnie. Dobra, czy ja Michaelem? No, Michaelem mam wszystkie bronie, to dlaczego Trevorem ich nie mam? Nie mam bladego pojęcia. Dobra, lecimy do Solomona. Zobaczymy, co on dla nas będzie miał. Za misję. Swoją drogą, słuchajcie, bardzo się cieszę, że spodobało wam się nagranko z challenge'em z GTA Online. Jeżeli ktoś nie oglądał, to polecam, bo naprawdę były takie jaja, że dajcie spokój. Pytaliście się też, dlaczego nie było kamerki. Słuchajcie, nie miałem jakoś możliwości nagrywania z kamerką. Zresztą to nie jest online, to online. Fabuła to fabuła, a online to jest, wiecie, takie na luzie, więc już nawet mi się nie chciało tej kamerki tak na dobrą sprawę odpalać. Dobra, wydaje mi się, że chyba podskoczymy tutaj, co? Żeby się złapać? Nie, dobra, czyli jednak musimy przejść naokoło. Ale to chyba nie będzie tragedią. Pancerz mamy, więc nie jest źle. Chcę go uderzyć. Się wygieł biedny. No cóż, przykro mi. Taka karma, takie życie. Hello. Good to see you, Slick. Devin. Śliski? What the hell are you doing here? It's over, Michael. You done good, kid. You kept this bullshit up long enough to help me trigger a fantastic insurance payout when the plug is pulled. I love you. You're like my spirit brother now. Where's Solomon? He's out getting the negatives of film, whatever the fuck it is. The last dinosaur in town is about to get fossilized. What are you talking about? Look, the movie's nearly done, so if the plug's pulled now, the investors, meaning us, get a massive insurance payout. Meanwhile, I can use that to get the other major shareholder, the old bastard's idiot son, to agree to tear this relic down and let me redevelop the area for condos. And in this economy, the city's gonna let me build tax-free. I might even get some rebates. It is a brilliant thing, and it is all thanks to you and Molly's eye for the details of the insurance policy. Michael, they're fucking us! The suits!
and they don't even wear suits. Wolves in turds clothing. Try not to take it too badly, Mr. Richards. Were you ever a human being? Look, people used to like films, now they like what? Videoing themselves, beating off on their iFruit phones. Don't blame me. I'm a very spiritual person. I feel badly about this. But evolution is evolution. Gentlemen, Molly, namaste. Can I take the film now, Mr. Richards? My plane leaves in 25 minutes. Can't we do something? At least let me finish the picture, then close the place down. I'm afraid our timetable doesn't allow for that. Goodbye, Mr. Richards. Where the hell is she going with that movie? She is taking the only copy offshore, somewhere nice and discreet. Analog. God, it's certainly got its complications. Michael, can you do something? No, he can't do anything, pal. It's an inevitability. Namaste. My wife got screwed by a yogi. And now I'm getting screwed by a yogi? Fuck that! I'm a producer! Nobody fucks with my film! Dobra, czyli będziemy, rozumiem, gonić Molly. Okej, the airport. No i zajebiście, i tak powinno być. Dobra, zobaczymy, czy tym autkiem uda nam się dojechać, ale widzę, że nie jest to na czas, także chyba nie powinniśmy mieć większych problemów z dojechaniem, bo nie widzę nigdzie czasu. Oby tak było. Swoją drogą, teraz... O, dzwoni Kevin. Slow it down, Slick, you're not thinking. Hey, I'm a producer. I'm producing the goods. Don't do this, Slick. Think. She's got a police escort. She's on the way to my personal hangar. Security at the airport work for me. I just want to get the film back. Co mnie to interesuje? Before she does anything rash with it. Molly's highly strung. She's not going to stop and talk it out with a deranged killer chasing after her. That ain't who I am. Today, look, I don't want to hurt anyone. I just want to get my movie. Slow down and use your brain. Fun time is over. No, my ci jeszcze pokażemy, Devin. Nie tak łatwo. Michaelem DeSanta się nie zadziera. DeSanta czy DeSante? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale powiem wam szczerze, że te autka coś mają taką dziwne, bardzo bym powiedział, sterowanie, bo jakoś tak mnie dziwnie zarzuca coś w stylu. Nie wiem, chyba że jest tak uszkodzone, że już się tam coś, wiecie, blokuje. A czy to jest, przepraszam, lotnisko? No świetnie! Musiałeś tu kuźwa stanąć, patafianie! Żrej glada. Chyba nie za bardzo. Ją zeskortujecie. Kurde, nie mogę kierowcy zestrzelić, no. Wow! Co się stało? Macie problem, panowie. Czekajcie, staram się celować. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ten samolot się, że tak powiem, zmaterializował. Staram się im strzelić w opony. Oj, biedactwo. Tyle w temacie. Ja widzę, że tu chyba nie muszę w ogóle strzelać, bo to jest chyba tak zaprojektowane, że tej policji coś się stanie. Trzy gwiazdki tylko nas gonią, mało. Coś mi to dziwnie wygląda, tu się coś... That man's a murderer. He wants to kill me.
To też mapa. Zamknij ryj. Nie mogę jej zestrzelić, ale lipa. Ow! Ej, dobrze. O, zobaczcie na to. No ale ma problem, no kurna, wycyckała nie dość, że Franklina z tym... z całą resztą, to jeszcze nas. Ech, ginie. Dobra. Mam jakiegoś teoretycznie odrzutowca. Polecenie w ogóle? Chyba nie. A nie, dobra, odlecimy. Świetnie. Wolę odlecieć, aniżeli zgubić glinę, bo będzie szybciej. G? G, już żebym się, wiecie, nie pomylił jak ostatnio. No i dobra, co prawda goni nas, widzę, śmigłowiec, ale myślę, że ten śmigłowiec zaraz zgubimy. A w powietrzu raczej już nas tak dokładnie szukać nie będą. Także ja się tutaj będę, o, widzicie, już nas zgubili, także ja się tutaj będę powoli kierować na studio filmowe, bo coś mi się wydaje, że tam będziemy musieli ewentualnie wylądować. Znaczy wylądować, wyskoczymy sobie po prostu i ewentualnie ze spadochronem. No, weź no uciekli. No, uciekaj. O nie, helikopter. Mam nadzieję, że mnie nie zauważą. Dobra, nie zauważyli nas. No może nam się uda im uciec. Może. Staram się wznieść jak tylko wysoko mogę. O, zgubiliśmy ich. Dobra, możemy skakać. Ukończono. Problemy prawne. Czas misji. Pies na minusy? Doczystka. Dobra, spoko. Udało się. A tylko, że jest problem, bo nie mamy tych misji cholera pobocznych, chociaż może się pojawiły na nowo. O, patrzcie, jest na nowo. To zaraz się przełączymy na Trevora. Zobaczymy co i jak, tylko wylądujmy bezpiecznie. Myślę, że na tym dachu sobie wylądujemy. Już mnie gonią? Z jakiej racji? Co, że chcę sobie wylądować? O, pamiętacie, to jest chyba ten budynek, gdzie robiłem tą pierwszą misję dla Lestera Franklinem. O, Salomon, dobra, skitrajmy się. I loved you once, Tony, but there's nothing between us. Now that I know you prefer dictation. Really? We're doing this now? I just watched Devin Weston's legal counsel get juiced in a jet engine. Oh, that Molly woman? Oh, Lord, that's horrible. You have no idea. She panicked, went crazy and ran into it. But I saved the print, so we still got our movie. You believe that analog thing? It's all digital. We have backups everywhere. I mean, we're shooting on green screen. Well, you could have told me. I'm sorry. Look, I thought you knew. The edit's nearly done, and we've got to get it out before they can screw us again. I greenlit a premiere. That will stop them from burying us. A premiere? For Meltdown? Okay, can you invite my family? They can finally have something to be proud of me for. Of course! It's already on its way by courier. All right. Shit. I'll get ready. It was an American divorce, by the way. The movie quote. Obviously. No dobra, troszeczkę, cóż, Molly się, że tak powiem, poświęciła, biedna. No ale nic na to nie poradzimy. Dobra, ja tutaj zostawię, myślę, że Michaela, teraz przerzućmy się na tego Trevora i kurczę, mam nadzieję wielką, że on tam będzie gdzieś w okolicy też, a nie, że już gdzieś spierdzielił. No, powiedzmy, że jest gdzieś w okolicy, to chyba nie w tej okolicy, w której być powinien, no oczywiście. Aha, gonią nas psy. Świetnie, Trevor, brawo, brawo dla ciebie. Dobra, ucieknijmy w te bezdroża. No i musimy oczywiście tam dojechać, tylko tak jak wam mówię, ja mam dziwne wrażenie, że to i tak zniknie, nie wiem dlaczego, ale takie mam dziwne przeczucie. Urnat. Właśnie to jest w Trevorze denerwujące, że czasem możecie się na niego przełączyć, a i tak cholera, wiecie, dostaniecie i koniec, dziękuję.
goni was policja i musicie uciekać. To wam psuje wszystko czasami. Przepraszam panów, nie chciałem. Cholera. Nie mam za bardzo, nie wiem czy zdążę przejechać przez to. Wiecie o co, wiecie co chcę zrobić. No kurde, jeszcze mi w ten sposób. Ja pierdzielę. W tej piątce mechanika pojazdów, znaczy mechanika pojazdów, może nie tyle co mechanika pojazdów, bo akurat do tego się przyczepić nie mogę, ale ten motyw, jak się w coś uderzy albo się jakoś dziwnie zahaczy i auto już na dzień dobry, wiecie, robi fikołki czy dachuje, to jest nie halo. No jedź! Pytanie, czy podjedziemy pod to i obym wjechał tutaj. Chociaż tędy nigdy nie jechałem, ale skitrajmy się tutaj. Tutaj już raczej chyba nas nie zauważą. Oby. Nie, dobra, na szczęście przejechali dalej. Dobra, nie będziemy się wychylać. Dobra. No i jest ta misja poboczna i nawet jesteśmy blisko, czyli dobrze, nawet jechałem. No tylko jestem ciekaw po prostu, czy ona nie zniknie, jak dojedziemy, bo jeżeli zniknie, to będzie kurczę lipa. Wielka lipa będzie. Radio Von. Proszę cię, misjo, nie zniknij, nie zniknij. Ja chcę cię zrobić dzisiaj. Jedź, jedź grać Trevora. Jedź grać Trevora. To ma chyba na przednie koła w ogóle napęd. Patrzcie, hamują mi same opony, nie? Ciekawe. Nie mam tu nic... Nie, kalibra mi się nie zacięła. Dziwne to jest. Zobaczcie, przednia opona hamuje. Okej. Nie, no nie mam nic w spacji wciśnięto. No nie wiem, chyba że jest jakoś uszkodzone to auto, ale nie wydaje mi się. Lol, w ogóle teraz zauważyłem, że Trevor ma tutaj misiaka na grillu. No, można też tak. Okej. A, to jest ta idiotka. Szatański wycisk, Trevor. Oh, let me take you away from all of this. Psycho! He was gonna impregnate my ex via a surrogate! Me, the psycho? No, you are the craziest fucking chick I've ever met! I love you! You're thin, you're irrationally angry, nothing you say makes any sense. You are completely have no control of your emotions, we have nothing in common! Oh, baby, we're made for each other! Prove it! On the bike, now! No, to w sumie mogę, faktycznie, chyba są dla siebie stworzeni. Wiecie o co chodzi. Tak, Trevor, tylko jedź tak w miarę szybko. Nie wiem, słuchajcie, czy uda mi się ewentualnie być pierwszym. Biegacza. Możemy ją O! My się od niej odbijamy, nie możemy jej nic uszkodzić. Chcieliście to? Okej. Okay. Jeszcze nam powiedzmy... No, gdzie mnie spychasz, babo jedna? Zresztą chyba nie będzie tak ciężko z nią wygrać. Ale widać, że ona przyspiesza. Będziemy pierwsi, nie damy się jej wyprzedzić. Tylko tak się zastanawiam, czy to czasem nie jest na zasadzie triatlonu znowu, więc będziemy zapewne zaraz biec i pewnie pływać. Ale jestem też bardzo ciekaw, czy to nie będzie tak długie jak ten ostatni triatlon u Franklina,
który jest obecnie na mapie, bo nie wiem, czy będzie jeszcze jakiś. No ale one są przewalone. Albo na tym rowerku mogę skakać, okej. O, meta? Serio? Kurczę, myślałem, że będzie dłuższe. Nowy kontakt, Mere, no nie, nie, ta boba jest... Dobra, słuchajcie, ale udało nam się zrobić na 100%, więc jest zajebiście. No i cóż, słuchajcie, dzisiaj ja myślę, że na dzisiaj niestety skończymy. Niestety skończymy, bo czuję, że mi się w moim pokoju robi za gorąco od tego GTA. Niestety komp się grzeje. I słuchajcie, w następnym odcinku zrobimy sobie misję tutaj dla FIB. I przy okazji zerknijmy sobie na statystyki, bo dawno w sumie nie sprawdzaliśmy, jak to wszystko wygląda. No zostało nam jeszcze 12 misji. 12 chyba, nie? Tak, 12 misji, hobby, rozrywka, no tutaj jest jeszcze nie za bardzo. Różne przypadkowe zdarzenia tu mamy zrobione, nieznajomi i dziwacy, to nie wiem czemu mi teraz tego nie zaliczyło, chociaż chyba mi zaliczyło. No nie wiem, ale w każdym razie jest całkiem spoko, całkiem spoko. Także cóż, ja wam na dzisiaj wszystkim bardzo serdecznie dziękuję, jeżeli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, wpadnijcie na Facebooka, Instagrama i Twittera i na social media, wszystko macie tam w opisie. A my co, widzimy się w kolejnym odcinku GTA już jutro, więc mam wielką nadzieję, że jutro coś się więcej wydarzy, jeżeli chodzi o FIB i odcinek może będzie dłuższy, chociaż jutro ma być znowu gorąco. No, także cóż, ja wam na dzisiaj wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. To by było na tyle. Trzymajcie się, cześć, popa.